Wyciekły dane klientów jednego z największych operatorów komórkowych. Firma apeluje o zachowanie ostrożności. Operator telefonii komórkowej Vodafone potwierdził, że przestępcy wykradli dane klientów z serwerów firmy. Według raportu naruszenie dotyczyło informacji takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania, dane bankowe i hasło klienta. Vodafone informuje poszkodowanych klientów o incydencie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Podjęto także dalsze działania. Oprócz informacji e-mail, poszkodowani dostali SMS-y z powiadomieniem o blokadzie hasła. Klienci są proszeni o zalogowanie się na swoje konto i zmianę klucza zabezpieczeń. Dobra wiadomość jest taka, że do tej pory nie wykryto niewłaściwego wykorzystania przechwyconych danych. Dział IT obserwuje jednak dalszy przebieg wydarzeń i podejmie bezpośrednie działania w przypadku zagrożenia dla klientów. Osoby poszkodowane powinny zachować ostrożność i uważnie sprawdzać otrzymywane e-maile oraz weryfikować ewentualne połączenia przychodzące. Vodafone potwierdził, że poinformował już o incydencie Federalnego Komisarza do Spraw Ochrony Danych i Wolności Informacji. Złożono również skargę karną. Interesują Cię newsy z Niemiec, a także informacje dotyczące życia i pracy za granicą? Subskrybuj kanał Polski Obserwator w serwisie YouTube, na którym znajdziesz najciekawsze i najważniejsze informacje z Niemiec i innych krajów europejskich.